Tak, przed nami ostatni chór, potem jeszcze będzie mała niespodzianka. Chór dyrygowany przez panią Liubiłę Wocial-Zawadzką z parafii błogosławionego Czesława, chór Laudate Domini. Serdecznie Laudate Domini zapraszam tutaj przed ołtarz. I przypomnę tylko, że od prawie 20 lat ten działam przy rzymskokatolickiej parafii błogosławionego Czesława tutaj w Opolu. Aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Opola i swym śpiewem ubogaca różne uroczystości. Koncertuje często z innymi chórami w opolskich kościołach, tak jak dziś, oraz na deskach filharmonii, jak i również poza granicami kraju. Chór w swoim dorobku ma liczne osiągnięcia artystyczne. Kilkukrotnie był laureatem diecezjalnego przeglądu chórów kościelnych. Otrzymał wyróżnienie za debiut w ogólnopolskim przeglądzie kolęd i pastorałek w Będzinie. Liczy 30 chórzystów, którzy pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawadzkiej chcą przede wszystkim śpiewać na chwałę Panu Bogu oraz ukazywać piękno stworzenia, które w sposób szczególny objawia się właśnie w muzyce. I wysłuchamy następujących kolęd. Radość dziś nastała, pasterze mili, Betlejemskie pole, bracia patrzcie jeno, raduj się ziemio, rodzi się Bóg. Thank you.
było sprawiedliwie, to powiem, bracia i siostry, patrzcie jedno. Bracia i siostry, zapraszam wszystkich.